Dom. Ciągłe napięcie w powietrzu, jak w serialu Dom z papieru. Napady myśli ciężkiego kalibru, jak rezerwy złota w skarbcu. My zostawieni sami sobie, nikt na słówko nie brał na stronę. Nie pytał jak żyje, jak zdrowie, jak mama, gdzie tata, kto to wie. Przeszłość i portret wywinę i zwiny, kraft na wersie zupełnie inny niż obraz, co dziś widzi przez doły. Od dołu splątany i pokręcony, zdarzenie trudne, wartościowe. Się robi jak książkę te minione, a krzyże na mnie postawione. Wyrwę charówą mentalne gwoździe. Wszyscy mamy unikalne dary, talenty, o. Mimo to porównujemy się do innych bez przerwy, co? A im dalej, tym bardziej łapię, że każda dana mi chwila jest idealną, by na nowo uwierzyć jak dzidzia. Wtedy jak teraz, mówię przestrzeń kreuj. Wisi na nici treść, jak niegdyś wojna w powietrzu. Wtedy jak teraz, mówię przestrzeń kreuj. Messerschmitt bombarduje wspomnienia o domie z papieru. Wtedy jak teraz, mówię przestrzeń kreuj. Wisi na nici treść, jak niegdyś wojna w powietrzu. Wtedy jak teraz, mówię przestrzeń kreuj. Messerschmitt bombarduje wspomnienia o domie z papieru. Mały modela szczęści kilkaset wyciąłem. Samolot kartonowy na nici pod żyrandolem. Żarówka z żółtym światłem robiła za słońce. Dzieliłem z siostrą niewielki pokój i łóżko piętrowe. Martynka pomogła mi skleić wnętrze kabiny. Masa drobnych części, wersja dla ambitnych. Choć mogliśmy zasłonić szyby czymś nieprzezroczystym, zrobiła to w międzyczasie de facto istniejącym od nigdy. Zakupy, obiad, sprzątanie, zanim skończy pracę i wróci tata. Tak szczerze, wróci? Już 16. Ej, przycisz Dragon Balla. Lekcje muszę odrabiać. Nie byłem świadom, ile brała na barki jako nastolatka. Gdy dawno nie było Messerschmitta i świętej pamięci Martynki, trzeźwy już tata w pokoju bez wojny pomagał mi ze starej pierzyny zbudować coś na wzór kabiny, która miała wytłumić szumy, by mikrofon roll pomógł mi dobrze pojechać i porwać tłumy. Wtedy jak teraz, mówię przestrzeń kreuj. Wisi na nici treść, jak niegdyś wojna w powietrzu. Wtedy jak teraz, mówię przestrzeń kreuj. Messerschmitt bombarduje wspomnienia o domie z papieru. Wtedy jak teraz, mówię przestrzeń kreuj. Wisi na nici treść, jak niegdyś wojna w powietrzu. Wtedy jak teraz, mówię przestrzeń kreuj. Messerschmitt bombarduje wspomnienia o domie z papieru. Startowałem nieśmiało ze słowem, aż policzki się robiły bordowe. Nawet gdy rymowałem nieudolnie, w akademickim pokoju samotnie wymyślę pseudonim sobie. Szczęście jako przedrostek, jakie to było przekorne. Bezsenne, łzawe noce, wrażliwa dusza, o-o. Duszona w ciele, o-o. Metodycznie deptana, o-o. Przez depresję, o. Śmieję się, gdy bawi coś, gdy przykro mi to płaczę. Dzidzia nie przypadek, a gość, traktuj ksywę z dystansem, nie? Uszanowanie w szranki z wewnętrznym krytykiem staje. Przez co średnio dwa razy na dobę w siebie wątpię, ale nie poddaję. Popieprzone, ale gadam szczerze o drodze do bycia najlepszym partnerem, raperem, kumplem, jakim tylko stać się mogę. Człowiek w budowie. Kreujmy, twórzmy, kochajmy bliskich, zanim ostatni oddech będzie początkiem ciszy. Kreujmy, twórzmy, kochajmy bliskich, zanim ostatni oddech. I potem, jakby to powiedzieć, nikt tego nie oduczał. Potem to było, ten drill był przekazywany do następnego pokolenia. I ja myślę, że właściwie w tej chwili dzisiejsi młodzi ludzie to jest pierwsze pokolenie, które jest troszeczkę od tego wolne. I dlatego ojciec tego człowieka musiał się odważyć, tej dziewczyny, musiał się odważyć zapłakać. A Bartek już może, Bartek jest pokolenie niżej, Bartek już może po prostu płakać. Się nie musi odważać.